Mobilna strzelnica przyciągnęła wielu chętnych. To niepowtarzalna okazja, by wziąć do ręki broń i pod okiem instruktora oddać kilka strzałów. Tak dla wielu studentów może już dzisiaj zacząć się przygoda z wojskiem. Jedni przyszli z ciekawości, inni z konkretnymi planami. Mundur właśnie ze względu na członkostwo w AKMS-ie. Co mnie skłoniło do Legii? No przede wszystkim zainteresowania i jakieś plany związane z przyszłością. Bycie żołnierzem rezerwy, co już pomaga w dalszym jakby rozwijaniu się w wojsku. Zaciekawiło mnie to. Dostałam informacje z uczelni, no i zapisałam się wraz z koleżankami i kolegami. Informacja rozeszła się błyskawicznie. Ministerialna inauguracja Legii Akademickiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przyciągnęła wiele osób. Ponad 150 już się zapisało. Legia to zdaniem kadry naukowej wzbogacenie oferty edukacyjnej. Na uczelni cały czas prowadzimy wojskoznawstwo, inżynierię bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie bezpieczeństwem narodowym. I ci studenci głównie tutaj się zrekrutowali, choć nie tylko. Bydgoski Uniwersytet znajduje się wśród 59 uczelni w kraju, które wprowadziły program wspierający odbudowę rezerw sił zbrojnych. Legia w zamierzeniach resortu obrony ma zainteresować wojskiem studentów. Do tej pory na terenie całego kraju do programu przystąpiło 5 tysięcy osób. To, że interesują się, to, że chcą, to, że mają inicjatywę, to już bardzo dużo o nich świadczy. Przekonamy się w części poligonowej, jak się sprawdzą. Trzymam za nich kciuki i mam nadzieję, że będą to żołnierze rezerwy zarówno dla wojsk operacyjnych, jak i dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Legia Akademicka jest pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej przy udziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomionym w tym roku akademickim. Program składa się z części teoretycznej realizowanej na uczelni i praktycznej na poligonie. Może do niego dołączyć każdy student bez względu na to, na jakiej uczelni studiuje.